Cześć, czołami, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Feliz i zapraszam was dzisiaj na kolejny odcinek serii Gothica. Tak jest, dobra, zobaczmy sobie, jakie misje mamy do wykonania. Mieliśmy jakieś tam zioło, dostarczyć Korkalomowi, by uleczyć Iberiona. Dobra, to jeszcze pogadajmy z nim, gdzie ewentualnie mogę znaleźć to zioło i jak ono Postaram się wygląda. złość tej skleniny. Gdzie mogę znaleźć to Gdzie twoje mogę ziółko? znaleźć te zioła? Kiedyś takie Poszukaj sprawy na załatwiały bagnach się za inaczej. obozem. Musisz się zapuścić A, dość okej, daleko, już więc wiem, gdzie to uważaj jest. na błotne węże. I nie trać ani chwili. Idź już. Dobra, nie Od popędzaj razu mnie. wiedziałem, że Spokojnie, strzelałem z człowieku, głowy. mamy czas. Wiem, że w każdej chwili może nam Iberion zemrzeć. Mam tej Ale historii zanim ja tam daleko dojdę, kolego. spokojnie, wszystko się ułoży. Mam nadzieję, i Iberion nam tutaj przeżyje i nie zdychnie. A jeżeli nie, no to trudno, będzie miał pecha. Wy też będziecie mieć pecha, przynajmniej przestaniecie wierzyć w końcu. Może moc świętego, który tak naprawdę jest czymś wyimaginowanym. Ludzie, święci, ja bym w ogóle w takie gunwo nie wierzył. Dobra, to chyba tędy było, tak? Dobra, pójdziemy tędy i tak możemy wzdłuż właściwie iść miasta i dojdziemy w końcu do tych bagien. Tak, to będzie tutaj, bo to tutaj te drzewa są, jakieś bagienka są małe, to widać wszystko. Tylko nie wiem dokładnie, jak wyglądają te rośliny, które muszę zebrać, by uleczyć Iberiona. Zapiszmy sobie grę. Tylko zapiszmy sobie może pod nową nazwą. Tak w razie czego, jeżeli coś by mi się wysypało jednak, to, bo ta gra jest dziwna, ma czasami odpały i po prostu wysypę. To chyba nie będą te zioła, które teraz zbieram, bo coś z tego co wiem, to nie będą to trójlistne, tylko sześciolistne rośliny, więc muszę takich szukać. Zaraz, tu się coś świeci. Czy mogę takie coś zebrać? Czy to jest jedynie ruch wody? Jezus, coś tutaj za mną chrapie. Co to jest? Zaraz, tutaj coś jest w ogóle. Wow, to wąż błotny za mną chce iść. Ale mam nadzieję, że mnie nie dogoni. O, tutaj chyba jest jedno z tych takich właśnie ziółek, które muszę zebrać. Kurde. To tutaj jest pełno tych nasranej pełno much. Masz, dziwku. Dobra, i się pozbyłem, nie chcę się zbierać za bardzo z ciał tych wszystkich ogonów, znaczy ogonów, tych no skrzydeł. I tak mam sporo kasy, gdzieś tam się najumałem trochę po drodze różnych rzeczy. I teraz nie wiem, co z tym hajsem zrobić nawet, więc na razie zostawiam. Może jakąś broń w przyszłości znajdę, która będzie bardziej przydatna. Jednoręczna oczywiście, bo nie lubię broni dwuręcznej. Nienawidzę wręcz. Tu mamy gorzki chlebek, tu też, ale to nie jest właściwie przedmiotem, który szukam. Teraz udajmy się może tutaj po boku do miejsca, gdzie może znajdę jakieś jednak zioło. Sądzę, że najbardziej trzeba szukać tego zioła właśnie tam, gdzie biegają te muchy. To jest najpewniejsze miejsce, gdzie mogę to zioło znaleźć. O, właśnie, mówię. Tak jak powiedziałem, tak też uczyniłem. Tu nawet dwa są takie. Masz tu krwiopijco. Im więcej, tym lepiej. Jeszcze to. Dobra, idziemy. Węże, kurde, te węże cholernie mocne są. Tak już próbowałem się sobie z nimi powalczyć gdzieś tam. Niestety nie robię im niezbyt dużo im robię, więc nawet nie próbuję z nimi walczyć. Może kiedyś będę miał szansę ich pokonać, ale póki co niestety nie mam. Co to w ogóle jest tutaj? Mogę coś z tym zrobić? Nie, niestety nie. Prawdopodobnie jest to miejsce, gdzie kamień ogniskujący może leżał, bo takie jakieś magiczne miejsce tutaj jest, takie no nietypowe dosyć. Nie chcę tutaj jakoś insynuować czegoś, ale taka może być prawda, dobra. Tutaj mam jeszcze trochę ziela, ja wiem, zbieram go może nawet ponadto, ale nie wiadomo dokładnie ile mi się go przyda. No traf tego skurczysyna, no. Już mi tutaj biegnie. Ej, ej, ej,
No ej, nie mogę przejść. Nie chcę z tym kolegą się bić. God damn it. Dobra, zbieramy szybko ziele i zwijamy się stąd. Spróbujmy ich wykiwać jeszcze w taki sposób. Po prostu przejdziemy sobie naokoło. Bo te... Wowa. Wowa, troszeczkę laguje. Nie wiem czemu. Ale mam nadzieję, że nie będzie to widoczne jakoś w nagraniu. Później... Drugi kolega się chce zainteresować, tak? To też mi się nie wydaje zbyt fajne. Spróbujmy... No... Dopłynie za mną. Oła! Spróbujmy tam nam rzecz się wydostać. Może przestaną się nam interesować. Może nie znaczy na pewno. Oni też dziwne dźwięki wydają. Wow, co to jest? Chyba się już zbliżam strasznie blisko bariery, skoro taki... Taki właśnie znaczek widoczny jest. To muszę się zbliżać już bariery. Muszę być naprawdę blisko jej. Zaraz, tam jakieś są wyznawcy. Wow! Ta woda jest niewidoczna. Cóż, czasami tutaj dziwne rzeczy się wyprawiają z gotikiem. Dobra. No. Żeby mi to nie przeszkadzały. I zioło. I zioło. Chyba nie umrzę przed moim powrotem, co? Dobra, jeszcze tutaj tylko zobaczymy, co oni robią. Wracamy do Iberiona z ziołem. Co wy tu macie? Bagienne ziele. Ja to zawsze zbierę. Może mi się przyda. To jest silny narkotyk. A wy to zbieracie. I potem ujarani chodzicie. Znowu jestem blisko bariery. Podejrzane. Dziwnie jakoś ta bariera jest rozbudowana. Ale co poradzić? Trzeba używać tak jak natura dała. Idziemy teraz Ojej, no krwiopijcy znowu jacyś. Cholernie dużo ich jest też. Nie podoba mi się to. W żadnym razie. A w którą to stronę było? No tam. Tam musimy się z powrotem udać. Patrzcie, że już w sumie minęło kilka godzin. Już się ciemno robi, więc tak naprawdę dużo czasu musiało minąć od tej mojej podróży po tych bagnach w celu znalezienia ziela. Dobra, właśnie na górę. Dobra, ja się musiałem jeszcze napić. Wybaczcie, bo nie wiem, czy to akurat słychać, ale w moim głosie jest to coś nie tak. Zaczyna mnie strasznie gardło drapać i ogólnie nie wiem, czy będę mógł nagrywać przez jakiś czas. Może trzeba będzie zrobić przerwę. Mam nadzieję jednak, że będę was uraczał tymi materiałami, więc będę próbował jakoś zwalczyć to. Przed chwilą nawet herbatę wypiłem, ale to i tak niezbyt pomogło. Dobra, panie, w którą to stronę tutaj, bo się chyba lekko zagubiłem w tym mieście. Nie, to będzie tutaj, tą stronę, bo tutaj kowal jest. Tutaj uznaję, że jest kowal, czyli tu gdzieś dom Korkaloma będzie. No, tu jest dom Korkaloma na górze. I... słońce... Znaczy, Boże, księżyc. Stoj. Jednak nie, jednak znowu upadł. Dziwne jest trochę to właśnie w gotiku, że za każdym razem, jeżeli się z dala widujemy jakąś postać, która leży, to ona wstaje i po prostu znowu się kładzie. To jest jakiś bug, ale tego się chyba już nie naprawi. Dobra. Dobra robota. Iberion zbudził się na chwilę tuż przed twoim przybyciem. Co, miał jakąś wizję? Tak. Powiedział, że śniący nie jest tym, no, za co mówiłem, jakąś wizję miał. Pod żadnym pozorem nie wolno nam go zdurzyć. Masz rację. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że dla biednego Iberiona nie jest jeszcze za. No zobaczmy, zobaczmy. Co ty robisz, chłopie? What the fuck? Iberion nie żyje. Okej, to było zbyt dziwne. Bardzo dziwne. Nawet twoja błyskawiczna pomoc. No bardzo błyskawiczne to było, że leżysz na to, że przeleciałem całe bagna, no cóż. Zawsze ufałem Iberion. Dobra, zostawmy to bez komentarza. Kazał nam upatrywać nadziei ocalenia w planie ucieczki opracowanym przez magów wody. No trzeba będzie do starego obozu, znaczy nowego obozu się udać. Magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach. Ale te są wciąż w rękach Korkaloma. A nie, gdzie jest Korkalom? W gniewie.
zebrał oddział strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwanie śniącego. Tego zaraz. Niech to szlak. Jak teraz odzyskamy kamień ognia? Może jego w końcu opęta. Zdaje się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Cóż, jego decyzja była jednak zbyt pochopna. Dobra, koniec. Idziemy stąd. Jeszcze coś. Tak. Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje dokonania. Pozwoli ci ona w dogodnej chwili przeteleportować się na świątynny dziedziniec. Dziękuję. O, to glitera. Będę już miał jakiś punkt zaczepienia. Będę mógł nieco szybciej podróżować po mapie, jeżeli będę musiał tutaj przyjść. A będzie się pewnie zdarzało, że będę musiał tutaj jeszcze często się wybrać, więc dobra. Idziemy stąd do tego nowego obozu w takim razie. Mogę Iberiona przeszukać w ogóle? Nie, niestety nie mogę. Myślałem, że sobie go ograbię z jakichś rudek czy czegoś. Ale niestety nie jest mi to dane w tej chwili. Przynajmniej w tej chwili. Może będzie jakaś sekcja zwłok potem czy coś. Gadem, nic nie wiadomo. Ja teraz udaję się do nowego obozu, gdzie będę musiał pogadać oczywiście z magiem wody jakimś i to pewnie jakimś ich przywódcą. Ale najpierw jeszcze wejdźmy sobie tutaj na górę do siedziby Korkaloma, gdzie myślę, są rzeczy, które tak naprawdę wcześniej mu przekazaliśmy, czyli kamień ogniskujący oraz almanach. God damn it! Miałeś się złapać, a nie. Dobra, wstawaj, chopie. Muszę się coś najeść. Weźmy kocianki. Kociankami nakarmimy teraz naszego tutaj bez jego. Troszeczkę mi się, że tak powiem, przesadziło i troszeczkę spadłem z wysokości. Troszeczkę mi się nóżki połamały. Dobra, spróbujmy z tej długiej drabiny, bo ta pierwsza jakoś nie budzi mojego zaufania zbytnio. Śmigaj chłopie, śmigaj, nie mam całego dnia. Okej. Jesteśmy na górze. I która to teraz będzie skrzynia? Bo on miał tak naprawdę dwie skrzynie. Dobra, tutaj. To jest to i to. Okej. Widzę, że nawet nie musiałem teraz wytrychów ani nic używać. Tutaj, tą chyba już ograbiłem, więc cóż, nie ma problemu. To co, idziemy do nowego obozu, czyli czeka nas kawałek drogi niestety, bo tak jakby nie patrzeć, z nowego obozu do... z nowego obozu do obozu na Wagnach jest kawał drogi, bo trzeba tak pół mapy przebiec w sumie, więc... No cóż. Czyli co? Już podjąłem decyzję, udam się do nowego obozu w celach jakiejś tam pomocy lekkiej ze strony magów wody. Tak, z tego co na razie wnioskuję, jeszcze nic nie wiem. To być może Iberion w jakiś sposób przyjaźnił się z tymi magami wody i przez to będzie ułatwiona pomoc obozu na Bagnach. Może się łatwiej będzie z nimi, można ich będzie łatwiej pomóc w budowaniu tej społeczności, czy jakby to nazwać. Coś mi się zdaje, że póki co, skoro Korkalom odszedł, bo to jest chyba jakaś tam większa szycha w tym obozie na Bagnach, to Angor będzie przewodniczył tej grupie. Mam nadzieję, że ich jakoś pozbiera tutaj. Ciekawe, czy w ogóle ta społeczność jakoś będzie cierpiała za Iberionem. Znaczy, no, będzie narzekała, że on nie jest u władzy czy coś. Ale to dobra. To już chyba nie dane nam to będzie wiedzieć. My śmigamy teraz do tego nowego obozu, gdzie jakiś tam Fagalasas może nam co nieco powiedzieć. Może jakiś dowiemy się czegoś nowego o kolejnych kamieniach ogniskujących. Cholera wie. Jest jeszcze las, taką ciemność. A my musimy doginać tak naprawdę. I nie wiem, co może nas spotkać w nocy. Być może będzie tak, że nas nic nie zaatakuje, nic nie spotka. Byłoby to nawet wskazane, ale czy tak na pewno będzie? Ach, cholera. Wszystko wie. Dobra, idziemy tędy tutaj plażą, żeby się niezbytnie nie zgubić. Bo ja sobie odbiję zaraz tutaj
przy starym obozie, a od starego obozu już będzie kawałeczek drogi, nie, znaczy no kawałek, taki mniej więcej jak, taki sam jak przed chwilą przebyłem, więc mam nadzieję, że to szybko mi się uda przebyć, bo nie chciałbym też tracić waszego zbędnego, znaczy zbędnego, Boże, gademy, nigdy nie ma czegoś takiego jak zbędnego czasu, nie chciałbym tracić waszego cennego czasu, o, może w taki sposób to ujmę. Zaraz, zaraz, tędy, idziemy tu przez skałę, trzeba było skoczyć, bo tam jak odbijemy w lewą stronę do góry, to udamy się na ziemię orków. Ja na razie, cóż, nie za bardzo mnie jakoś ciągnie do tego, by tam przejść, bo w jakim celu w ogóle jest tam pójście tak naprawdę, skoro jakoś walka z orkami nie jest moją najmocniejszą stroną, zwłaszcza z tymi wojownikami, bo ci wojownicy to są naprawdę maszynki do zabijania. Wtedy z tym barem, lutorem, ledwo co ubiliśmy orka tego śmiesznego, ale jakoś się udało. Dobra, tutaj też nie idziemy, bo tutaj też jest dalej przejście na tereny łowieckie orków. Zaraz, zaraz. Jak to teraz będzie szło? Tu jak na dół skoczymy. Hops. Tam się coś świeci. Tędy, gdzie ja będę szedł? Nie, no tędy chyba nie. No tam się coś świeci. Ewidentnie coś się świeci. A, to jest ten domek. Dobra, czyli muszę koło tego domku w górę iść. Tu jakaś... Mniej więcej poznaję ten teren, ale niedokładnie jednak jest mi dane wiedzieć, gdzie się znajduje. Dlatego wejdźmy sobie na tą skarpę tutaj i dowiedzmy się, gdzie dokładnie w tej chwili znajduje się moja skromna osoba. Jej. Chwila, chwila. Tu jest ta jakaś tam szkółka strzelecka, tam będzie pójście na... Aha, dobra, już wiem, gdzie jestem. Wiem, gdzie jestem, tylko teraz dojdźmy sobie na brzeg tej skarpy. Inny brzeg. I będziemy wtedy bliżej wyjścia, znaczy wyjścia, bliżej tej wioski, do której mam się udać. Tak naprawdę to według mnie wszystko tutaj to jest jedną wielką wioską, jednym wielkim zadupiem, ale musimy latać pomiędzy końcami tego zadupia, aby się w końcu wydostać z tego zadupia, więc cóż. Ale sama gra w sobie jest, no, fajna jest, naprawdę jest fajna, fajnie się w to gra. To mówię, te miasta tutaj to są tak naprawdę zadupia, jedne wielkie. I nic na to niestety nie poradzimy. Dobra, czyli już jesteśmy prawie na miejscu, bo tutaj jakaś pochodnia się pali. No, jesteśmy na miejscu, bo tu brama jest. Tutaj stoją ci strażnicy bramy jak zwykle. I szkodniki oczywiście. O, tutaj rozdawałem ostatnio wodę. Jej. Niewiele funduszy za to wyrobiłem. Słabo z normą poszło jakoś. Jak to tutaj? O, ktoś tam stoi. Ale fajną ma siekierkę. Wielką dosyć. Ach, to ty. O. Mój przyjaciel z obozu na bagnie Lester Gorn doniósł mi o twoich dokonaniach. Jak na kogoś, kto jest tu od niedawna, zaszedłeś całkiem daleko. Nie wiem, parę razy zaszedłem nawet na skraj własnego grobu. Dobra. Muszę mam ważną wiadomość dla magów wody. W takim razie powinieneś zgłosić się do Saturasa, to najwyższy z magów wody. Jak go znam, siedzi teraz nad jakąś magiczną księgą, albo czymś w tym stylu. Saturas? Ale niezależnie od tego, jak ważne są wieści, które przynosisz, strażnicy z górnego poziomu nie pozwolą ci się skojarzenie od razu? A nie mógłbyś się za mną wstawić? No właśnie. Ja nie, ale Kronos, strażnik Rudy, może udzielić ci pozwolenia na spotkanie z Saturasem. Dobra, gdzie znajdę tego Kronosa? Gdzie znajdę tego strażnika Rudy? Idąc stąd, trafisz na wielką jaskinię mieszkalną, niedaleko Tamy.
Kronos przebywa zwykle obok kraty broniącej dostępu do kopca rudy. Ale to nieco arogancki człowiek. Będziesz musiał go jakoś przekonać, że twoja wiadomość jest naprawdę ważna. Zaraz, już chyba kojarzę. Do zobaczenia. Wiem, który to jest typek. To jest osoba, która chodzi ciągle w jakimś habicie takim niebieskim. I ona coś tam, ta osoba pitoliła właśnie o tym, że chcą wysadzić tą rudę tego złota, czy co, znaczy czekaj, co to, no, rudę. Tą rudę chcą po prostu wysadzić, ale na razie jakoś to nie słyszałem, żeby wyszło czy coś. To co, idziemy do niego. To będą tutaj te budynki wszystkie. I trochę gadaniny nas znowu czeka, niestety. Jak to bywa, trochę w Gothiku gadaniny jednak jest. Nie chciał. To nie ten. O, też nie ten. O, tam stoi. Tam chyba jest on. Tylko zachowaj to dla siebie. Czy to on? Tak jest. To nie mój problem. Kronos. Mam dla ciebie. Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Dla ciebie w sumie też. Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkadzać naszemu wielkiemu przywódcy w jego badaniach? To nie było zbyt mądre. Iberion, przywódca Bractwa. Iberion, panie, żyje. Duchowy przywódca Bractwa Śniącego, nie żyje. Co? Jak to się stało? Szybko. Bractwo przeprowadziło rytuał przyzwania Śniącego. Wygląda na to, że Iberion nie był w stanie wytrzymać tak wielkiego obciążenia. To smutna wiadomość. Na Iberionie zawsze można... No widzicie, jakaś znajoma twarz była dla nich. Ale to jeszcze nie powód, żeby przeszkadzać Saturasowi. Okej, okay, czyli jeszcze musimy coś zagadać. Góry zorientował się, że oddali cześć demonowi. Zorientowali się, o, że oddali jest, cześć to jest to. Potężnemu demonowi. To drugi raz mi się udało. Raptem doszli do wniosku, że Śniący jest demonem? To mi wygląda na kolejny szalony pomysł ludzi z Bractwa, ale... Gdyby okazało się, że mają rację, cała kolonia znalazłaby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Ale ten Śniący jest tutaj, w sumie jakoś się nie sprawiałem, ale ten Śniący jest tutaj co, pod barierą, czy ja? Co nam wypada czynić? Cholercia, to by było niebezpieczne dosyć. Wejdź na wyższy poziom. Powiedz strażnikom, że pozwoliłem ci przejść. Hasło brzmi Tetriandoch. Saturasa znajdziesz przy wielkim pentagramie. Okay. W zasadzie się stamtąd nie rusza. Cały czas obmyśla sposób na wysadzenie kopca rudy. A co mu daję na obiad, kota? Zaraz. Gdzie to jest? Tutaj teraz trzeba będzie chyba lekko pokrążyć, bo nie do końca jednak wiem, jak tu wejść wyżej. Panie szkodnik, tędy spróbujemy wejść. No skakaj. Dobra, skaknęliśmy, jesteśmy na wyższym poziomie. Ale czy to nam coś dało w sumie, że weszliśmy na wyższy poziom tutaj? Nie, chyba w tym momencie nam to nic nie dało. Tutaj też nie. To jak to działa? O, tutaj jest wyżej. Nie, tutaj też niestety nie. O, dobra, jesteśmy chyba w domu, tylko podskoczmy. Dobra, jesteśmy. Stać! Nikt nie przejdzie bez podania hasła! Masło? Tetriandoch? Hasło brzmi Tetridanoch. Czy Tetridanoch? Dobra, jeszcze raz. Podaj hasło. Tetriandoch. To. Hasło brzmi Tetriandoch. A, udało się. Zgadza się. Możesz przejść. Dzięki. Zaraz, tutaj jakiś gość jakimiś czarami się tutaj chwali. Ale to nie on. Tego musimy szukać przy jakimś ogromnym pentagramie. I tak też jest. No może nie jest aż taki ogromny, ale jednak kawał jest. Dobra. Mam złe wieści o Bractwie. Mam ważne wieści z obozu Bractwa. Jeśli Kronos pozwolił ci mnie odwiedzić, musiało się stać coś naprawdę ważnego. Zgadłeś. Iberion nie żyje. Iberion nie żyje. Zginął podczas rytuału przyzwania Śniącego. Iberion martwy? To złe wieści. Bardzo złe.
Kto teraz przewodzi bractwu? Jestem posłańcem śmierci od dzisiaj, co nie? Czyżby ten jadowity wąż, Korkalom? Nie, Kalom wyrzekł się bractwa. Zabrał ze sobą kilku strażników świątynnych. Nikt nie wie, dokąd się udali. Jak to możliwe? Był najważniejszym członkiem bractwa zaraz po rebelionie. Pewne wydarzenia uświadomiły wszystkim guru, że droga, którą podążali, była błędna. Ich rzekomy bóg okazał się niszczycielskim demonem. Pod wpływem śniącego jeden z guru próbował mnie zgładzić. Mimo iż kilka chwil wcześniej ocaliłem jego życie. Korkalon był jedynym guru, który nie chciał uznać prawdziwej natury śniącego. Właśnie dlatego opuścił obóz na bagnie. Rozumiem. Cóż, przynajmniej tutaj mamy trochę szczęścia. Kor Angar to dobry człowiek, twardy, ale uczciwy. A on wiem, że Kor Angar będzie całkowitemu rozpadowi bractwa po tej katastrofie, to właśnie on. Mam ten kamień ogniskujący. Trzymasz w ręku klucz, który może nas wyzwolić z kajdan niewolnictwa. To chyba jeszcze sobie pogada, to jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które wykorzystywano podczas tworzenia magicznej bariery. A my z pomocą tej samej siły ogniskującej zniszczymy wielką magiczną barierę. Ale czy do tego nie będzie potrzeba potężnego źródła magicznej energii? To prawda. Dlatego przez te wszystkie lata gromadziliśmy rudę, zamiast wymieniać się na towary z zewnętrznego świata. Mogę trochę pojumać? Jak zapewne wiesz, każdy kawałek rudy zawiera niewielki ładunek energii magicznej. Mamy nadzieję, że wyzwalając jednocześnie cały potencjał zgromadzonego przez nas kopca, będziemy w stanie zniszczyć barierę. To chyba dość ryzykowne. Eksplozja energii magicznej może zniszczyć wyłącznie twory utworzone lub zmodyfikowane przy użyciu magii. Nie istnieje żadne zagrożenie dla istot ludzkich. Proszę, oto kamień ogniskujący. Fajnie wiedzieć, naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że wasze plany związane z detonacją kopca powiodą się. Mhm, jeszcze mam ten almanach. Mam ten almanach. Kolejne 500. Iberion wykorzystał go do naładowania kamienia ogniskującego. Świetnie. Wiedza zawarta w tej księdze pozwoli nam naładować 5 pierwotnych kamieni ogniskujących. No i bardzo dobrze. Wezmę ten almanach. Co teraz zrobicie z tym kamieniem i almanachem? Nic. No. Najpierw musimy odnaleźć pozostałe 4 kamienie ogniskujące. Cztery muszę jeszcze odnaleźć. Niestety proszę. Nie trafiliśmy jeszcze na ślad żadnego z kamieni. Dobra, gdzie mogę znaleźć? Chciałbym spróbować odnaleźć brakujące kamienie. Koniec końców, mnie też zależy na wydostaniu się z tej kolonii. Z tej dziury, muszę powiedz proszę, że to dziura. Te poszukiwania mogą się okazać równie trudne, co i niebezpieczne. Konflikt ze starym obozem zaostrza się z dnia na dzień. Ale nie mogę ci nawet przydzielić eskorty najemników. Ja nie mam Będziesz żadnego stary problemu. Wyłącznie na siebie. No, o co ci chodzi? Cóż, to mi nie pierwszyzna. Jakoś sobie poradzę. Zuchwały. Twoja pewność siebie dobrze o tobie świadczy, ale przyda ci się kilka przedmiotów. Jakich Weź tę mapę. Mówisz? Jest dość stara, ale zaznaczono na niej oryginalne rozmieszczenie kamieni ogniskujących w chwili tworzenia bariery. I tam pewnie będę Ten zwój szukać. Magiczny pozwoli ci błyskawicznie przenieść się do naszego obozu. Na koniec powinieneś jeszcze porozmawiać z Riordianem. To człowiek, który przygotowuje magiczne wywary dla naszego obozu. Dobra, no Znajdziesz dobra, go w jego chacie, pogadać. Tutaj, na najwyższym poziomie. Koniec. Obyś jeszcze wrócił go poszukajmy. Cały i zdrowy. Poszukajmy go, bo... No cóż, on nam jakieś miksturki ma dać, czy coś takiego. To na pewno nie on. Hej, ty! Dobra, stąd już wychodzę. Wynoś twoje szczęście! Dobra, spokojnie, spokojnie. Wow. Ileż tu ksiąg. To co, weźmiemy sobie troszkę? Czemu nie? Potem pójdzie na sprzedaż najwyżej. Okradamy. Może nie okradamy, pożyczamy, jak nikt nie widzi. Kilka książek mi się zawsze przyda do kolekcji. Dobra. Ops. Czy mi coś dało? Chyba nic. Magiczne rudy. To też niezbyt wiele mi dało. Dobra, gdzie może być ten Nygus? Tutaj chyba, co? Tak jest, to będzie ten. Dobra, przysyła mnie. Przysyła mnie twój... Saturas. Saturasek. Chodź bliżej. Już mi o wszystkim doniesiono. Szybko Proszę, dosyć. Weź to. Znajdziesz tu najróżniejsze wywary. Teraz możesz już ruszać na poszukiwanie kamieni ogniskujących. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Dzięki. Dobra. Koniec. Ale co się stanie dalej, to wy dowiecie się w kolejnym odcinku, dlatego żegnam się teraz z wami. Na razie.